Okej. Okay. Słuchajcie, ja wam powiem tak, pokrótce. Ja nazywam się Dominik Wagarek, jak mnie już ale ładnie wprowadził, część osób mnie zna. Ja przed tym, jak zacząłem zajmować się Lifeway, zajmowałem się sprzętem rehabilitacyjnym, tak? Takim specyficznym sprzętem niemieckiej firmy Bauerfeind, która była oficjalnym partnerem też Olimpia, ponieważ ten sprzęt był dostępny na tych olimpiadach. I ze względu na to, że miałem punkt akurat rehabilitacyjny w miejscu, gdzie przychodzili nasi zawodnicy, czy to lekkoatleci, czy na przykład nie wiem, Tomek Majewski, czy siatkarze, tak? To gdzieś tam ten dostęp do tych zawodników był, ale może nie tak szeroki i nie tak dostępny jak w tym momencie. Często padają pytania, ale kto dokładnie używa, kto, gdzie, nazwisko, który lekarz, dzwonią dystrybutorzy. Powiem wam szczerze, no, to jest tak troszeczkę w sporcie jak w konkurencji w czymkolwiek. No, ktoś stara się na to, żeby mieć jak najlepszy wynik i nie do końca nigdy nam się pochwali z tego, co by chciał korzystać. I tak jak w zeszłym roku mieliśmy fajne efekty, gdy chodzi o panczenistów. Zresztą pewnie słyszeliście, że od iluś lat nie było takich wyników. Ja myślę, że jak przyjdzie też trener były olimpijski właśnie panczenistów, Krzysztof Ferenc, który zresztą trzykrotnie był na olimpiadach, bo to dzięki niemu dostaliśmy się do tych zawodników, to no, stosowaliśmy to po prostu, tak? Ci zawodnicy to wzięli ze sobą. No, okazało się 5 zawodników, którzy pojechało do Soczi, przyjechało po prostu z medalami. Medalem złotym, z medalami srebrnymi i z medalami brązowymi, tak? Więc ja też tak w miarę możliwości starałem się te zdjęcia umieszczać, ale to nie koniec. Bo tak naprawdę tych zawodników, na przykład osób, które biegają chociażby, tak? Czy same dla siebie trenują, czy prowadzą jakiekolwiek inne dyscypliny, czy pod kątem kontuzji zawodnicy w piłce nożnej, pod kątem kontuzji, tak? No to w Polsce tak samo rehabilitanci z tych produktów korzystają. I to się bardzo często zdarza, że tak jest. A powiem wam szczerze, jak to robimy. W prosty sposób, jeżeli ktoś nam mówi, że to nie działa, to każdy praktyczny klub czy zawodowy sportowiec jest w stanie to przetestować. Czy na treningu, czyli wystarczy mu ten produkt nakleić, czy na przykład na próbach wydolności tlenowej. Tak jak w grudniu byłem w Zakopanem i 2 dni spędziłem, tam 3 dni w sumie z naszymi zapaśnikami, którzy się przygotują. I tam zrobili po prostu, lekarz zadecydował zrobić próby wydolności tlenowej i sprawdzić tą technologię. I efekt był taki, że trener wybrał 2 zawodników, którzy nie mieli jakichś najlepszych tych prób wydolności tlenowej i im zostały zaaplikowane plastry Energy Enhancer. Ale pamiętajcie, że warto zawsze do tych prób dołożyć produkt AM, o którym będzie pewnie mowa później. I to jest bardzo ważne, żeby na ten 7 krąg oprócz Energy Enhancer nakleić, ponieważ tak jak my jesteśmy generalnie zestresowani, tak zawodnicy są jeszcze bardziej zestresowani. I teraz ja już mogę wam powiedzieć więcej, że są 2 rodzaje zawodników z tego, co wiem od trenerów. Są zawodnicy, którzy 3 tygodnie przed zawodami się stresują i teraz w dniu zawodów nagle z nich to schodzi. Wyobraźcie sobie, jak ktoś 3 tygodnie jest spięty przed ważnym wydarzeniem i nagle to schodzi. I okazuje się, że podczas przygotowań gościu miał pełną energię, super wyniki, a wychodzi po prostu tych wyników nie ma. To się bierze z tego stresu. I są zawodnicy, którzy noc przed startem się mocno stresują i w dniu startu się stresują. A wiadomo, że nigdy nie damy 100% siebie, jeżeli będziemy non-stop spięci, tak? Wczoraj też zobaczymy, jaki będzie efekt, bo nie wiem, czy się ten rajd skończył, bo w Szwecji odbywa się coroczny taki rajd, jakiś ekstremalny na rowerach. Bierze w nim, wczoraj ruszyło 26 tysięcy osób, 300 km o 22 godzinie ruszyli. Ja nie wiem, czy oni już dojechali, ale będę miał relację, tam też byli zawodnicy obklejani naszymi bioelektrodami. Więc zobaczymy, jaki tam będzie efekt i jak to wygląda. Więc najprostsza metoda, gdy chodzi o Energy Enhancer, to po prostu to pokazać, jak to działa. I naprawdę jest dostęp do tych prób wydolności tlenowej, do tego, żeby to sprawdzić. I powiem wam szczerze, ja z własnego doświadczenia, ja w ogóle się nie obawiam tego, czy to zadziała. Bo ja wiem, że zawsze to działa i zawsze jest poprawa. Jeżeli to nawet będzie, musicie brać jedną rzecz pod uwagę, że w sporcie się liczy tylko zwiększenie wydolności o 1%, to jest bardzo dużo dla każdego zawodnika. Tylko 1%, a mamy coś, co podnosi znacznie, bo podnosi o 20% na przykład, tak? Albo o 25% i przyspiesza przede wszystkim regenerację. Jeżeli jest dużo treningów, ta regeneracja jest potrzebna. I tak jest non stop, cały czas dostajemy jakieś informacje, ale też musicie zwrócić uwagę na to, że nie tylko Energy Enhancer, ale też produkt, o którym mówiliśmy wcześniej, Iceway. Bo kontuzji jest cała masa. Panczeniści z ciekawości, panczenistka Kasia Bachleda-Curuś, jak wyjeżdżała, to miała kłopot z kręgami, z tyłu skręgami.
po prostu w takiej pozycji będąc był olbrzymi ból, który występował, a to jest pozycja, w której się jedzie i się startuje. I my nakleiliśmy po prostu ice wave'y i ból zszedł do zera po wypiciu wody. I ona korzystała tak samo z tych bioelektrod tam na miejscu, bo niektóre związki, na przykład ten związek ma tą fajną przypadłość, że na olimpiadę pojechał z nimi masażysta. Nie rehabilitant, nie fizjoterapeuta, nie lekarz, tylko masażysta. Czy człowiek, który skończył kurs masażu. I to była cała opieka medyczna na czas olimpiady. Więc też musicie sobie z tego zdawać sprawę, że bardzo często jest tak, że polskie dyscypliny, nie te popularne, w które idą największe inwestycje i największe reklamy, czyli typu piłka nożna, czy ewentualnie siatkówka w tym momencie, czy tam ewentualnie piłka ręczna, bo to jest najbardziej na topie, a te inne dyscypliny, no niestety są troszeczkę bardziej uboższe i często jest tak, że ona po prostu nie jedzie żaden opiekun medyczny, często osoba po jakimś kursie, która jest, więc ona nie jest do końca przygotowana i zawodnicy sami szukają rozwiązań. To jest kwestia po prostu pokazać i ruszyć z tym, no i przede wszystkim dla wszystkich osób, które aktywnie uprawiają sport, bo umówmy się, że my mówimy o sporcie zawodowym, ale w ostatnim czasie, jakbyście zwrócili uwagę tak naprawdę na przestrzeni ostatnich 3 lat, ile się otworzyło fitnessu, Zoom, różnych innych, nie wiem, ćwiczeń. Tutaj mamy też osobę, która trochę tam różnych ćwiczeń wyraża, jest trenerem na sali i to jest coraz bardziej popularne. Ludzie mają coraz większą świadomość, że ten ruch jest potrzebny, te picie wody jest potrzebne i odpowiednia dieta do tego jest też potrzebna. Więc tak jak widzimy często, jak jest, nie wiem, wydarzenie, że Warszawa jest zamykana i 20 tysięcy osób jedzie na rolkach, tak zaraz widzimy, jak są maratony. Tu maratony, tu maratony. Wszędzie tam mamy potencjalnych odbiorców tej technologii. I uwierzcie mi, że często w tych maratonach czy w tych różnych imprezach uczestniczą osoby, które po prostu są już na takim etapie swojego życia, że chcą zadbać o swoje zdrowie, bo mają biznesy i są poustawiane do końca życia. Robią to po prostu dla fanu. Więc tak naprawdę mamy do czynienia z rzeczą, która pomaga na czymś, co jest bezcenne. Bo my możemy sobie wszystko kupić, tylko jak stracimy zdrowie, to tak naprawdę już nie możemy sobie kupić nic. Nie możemy też z powrotem uzyskać tego zdrowia tak, jakbyśmy chcieli. Więc ja to ostatnio na webinarze powiedziałem, że potraktujcie tą technologię jako taką profilaktykę, gotowe programy prozdrowotne, po to, żeby jak najdłużej cieszyć się z życiem i mieć pełną energię. Bo tutaj przychodzi mi tylko taki jeden przykład. Są osoby, które potrafią pracować po 14-15 godzin dziennie, tak? Pracują w olbrzymim stresie i wykupują sobie upragnione na przykład wakacje, tak? Jadą sobie gdzieś do ciepłego klimatu, siedzą all inclusive, okazuje się, że one te 2 tygodnie spędzają na leżaku, bo one po całorocznym stresie po prostu nie mają siły, nie mają siły dojść do baru i położyć się dalej. To chyba nie o to chodzi. Chodzi o to, żeby aktywnie żyć. Dobra, dziękuję wam.